ale będą ziemniaczki! Będą! Znowu ja, nie? A my się spodziewamy. Serdecznie witam wszystkich na zabawie corocznej pod nazwą Hubertus Derecz 2023. Ale teraz no, przede wszystkim w jakiej kolejności jedziemy. Bieg główny zawsze prowadzi master. Masterem będę ja. Natomiast wyznaczam z grupy jeźdźców kontrmastera, który będzie zamykał zastęp. I tym kontrmastrem będzie Krzysztof Lubiewski, instruktor. Trąba oczywiście jako rekwizyt. Powiedziałem o biegu głównym, kontrmastrem jest Krzysztof Lubiewski, a jedzie z nami asysta i asystę poprowadzi pani instruktor Marysia Mikołajewska. Będzie ją wspomagała druga pani instruktor, pani Patrycja Śliwa. No tu mamy oprócz dwóch Natalii, o Natalie są nawet trzy, no, ale dwie Natalie są pełnoletnie. Myślę, że no asysta ma tutaj inną rolę. Jedziecie, żeby robić tło, jedziecie też, żeby się dobrze bawić. Pani Marysia, wiem, że fajnie ten, bo to jest taki teren bez skoków, ale myślę, że fajnie poprowadzi. Towarzystwo jest doborowe, też dosyć dobre umiejętności, także myślę, że wszystko powinno się bezpiecznie zakończyć. Czy instruktorzy prowadzący kontrmaster mają coś ewentualnie do przekazania? A może czegoś ja nie powiedziałem? Wszystko powiedziałem? Nie ma pytań. Słuchajcie, czytam teraz ten szyk do prezentacji. Jeden zastęp, to będzie za mną, będzie pilotka, będzie surdut, harnaś. Słuchajcie, jak wjeżdżamy, uwaga, żeby to wyglądało, staramy się trzymać linię prowadzącego i trzymać też w parach równiutko, tak? Jak wjeżdżamy. No i czas mamy dobry, słuchajcie, no o 14, czyli mamy niecałe pół godziny, ale to jest bardzo dużo na siodłanie koni. Idziemy do stajni jeszcze raz. Jeśli ktoś musi, to do toalety. Bardzo proszę. Thank you.
jak zwykle, jak co roku świętujemy, obchodzimy Dzień Świętego Huberta, patrona myśliwych, ale także jeźdźców. Witam wszystkich serdecznie, którzy przyjechali na dzisiejszą uroczystość, którzy z nami będą świętować. Zapraszam do wspólnej zabawy. Będziemy starali się, żeby było na co popatrzeć i no, przede wszystkim, żeby cel został osiągnięty, czyli gonimy dzisiaj lisią kitę. Dziękuję bardzo. Podsumowując, od ponad 40 lat za sprawą pani Jadwigi Pasturczak, której obraz jest na dworku i patrzy na nas, również za sprawą prezesa seniora Józefa Szewca, a obecnie za sprawą obecnego prezesa Michała Adamkiewicza, członków klubu jeździeckiego Deresz oraz sympatyków, miłośników klubu jeździeckiego Deresz, możemy pielęgnować tradycje biegów myśliwskich. Dzisiaj adrenalinę nam będą podnosili, mam nadzieję, że będzie bezpiecznie, master tego biegu, Michał Adamkiewicz na koniu Bartek, kontrmaster biegu Krzysztof Lubiewski na koniu Pilotka, Małgorzata Majewska na koniu Surdut, Maja Zwiewka na koniu Harnaś, Żaneta Kwiecińska na koniu o imieniu Lookout Black Beauty, na koniu Juna trzecie pokolenie jeźdźców dereszowskich Maria Szewc, na koniu Kilimandżaro Julia Włodarczyk, na koniu Poker Natalia Szkoda, na Arabku Pertesie Wiktoria Dankowska, na Arabce Gai Wiktoria Kozłowska, Julka Brzozowska na koniu Kostaryka, na łaciatej baletce Mariola Sztilkę, Maria Łobocka na naszym największym koniu Ludwiku, Natalia Jarnuszkiewicz na koniu Chianti, na harmonijce Kasia Hundert, Patrycja Śliwa na tekili i znowu przedstawicielka trzeciego pokolenia jeżdżącego w Dereszu, Natalia Drelichowska i prowadząca asystę Maria Mikołajewska na koniu Korus. Teraz poprosimy o hymn jeździecki i o wyjazd jeźdźców, a my zabierzemy się na trasę. Uważaj. Już za późno.
naradzają się przed, nad strategią pogoni za lisem, ale jeszcze go nie widać. Musimy się rozglądać dookoła, bo on na pewno dotrze do nas za chwileczkę. Asysta wzywa lisa. Gdzie jest lis? Gdzie jest lis? Gdzie jest lis? A kto będzie tym lisem? Kto to nadjeżdża? Widać, nadjeżdża lis z prawej strony. Zobaczcie, kto to jedzie. Bo żadnego upadku nie było na halali. Kasia Husek złapała! Ale to jest film. Najzgrabniejszą hostessę w Dereszu poprosimy o rozniesienie kieliszków i kubeczków do toastu. Kochani, królową polowania została Kasia na harmonijce. Lis został pojmany. Nie wiem, czy tego roku jeszcze będziemy mieli okazję go gonić. Czas pokaże, pogoda pokaże. Natomiast dzisiejsze łowy udane. Bór był dla nas łaskawy, więc wszystkich jeźdźców i tych, którzy mogą coś wznieść, proszę o to, by spełnili toast tradycyjne. Dasz bór! Dasz bór! Kasiu, prosimy, byś namówiła swojego dzielnego konia, harmonikę, żeby poprowadził rundę honorową. Wszyscy jeźdźcy za tobą i po rundzie zjeżdżacie do Deresza, gdzie wszystkich kibiców, gości zapraszamy na poczęstunek. Thank you.
Dziękujemy brawami jeźdźcom, którzy dostarczyli nam dzisiaj tyle adrenaliny. Cieszymy się, że było tak bezpiecznie i rozważnie. I spotykamy się w Dereszu na Biesiadzie. Pierwsza sprawa na cześć triumfatorki dzisiejszej pogoni, czyli zwyciężczyni, która pochwyciła lisią kitę, Kasi na harmonii, trzykrotne hip hip, hura! Hip hip, hura! Hip hip, hura! Hura! A teraz podziękowania. Bardzo dziękuję przede wszystkim osobom, które mnie wspierały. To jest kontrmaster Krzysztof Lubiewski, Maria na korusie Mikołajewska, prowadząca asystę. Wiem, że Patrycja też ją ubezpieczała, Patrycja Śliwa na tekili. Słuchajcie, dzięki temu, że właśnie w ten sposób poprowadziliście ten bieg należy do jednych z najbardziej udanych, tak mi się wydaje, w mojej ocenie. Mam nadzieję, że filmy, zdjęcia to potwierdzą. To, o co prosiłem na odprawie, w zasadzie się spełniło. Ja nie mam uwag, chociaż byłem na przedzie. No, wielu rzeczy nie widziałem, ale zadowolony miny, uśmiechy również pośród widowni. Dziękuję lisowi. Lisicy. Kto się spodziewał, że lisicą będzie Daria na Tamaryszce? No, to wy się nie liczycie, dobra. Ale zawsze chodzi o utrzymanie to w konwencji takiej niespodzianki. Mam nadzieję, że to się udało. Bardzo bezpiecznie poprowadzony i lis złapany w galopie. Nie musiała się, znaczy nie musiała zwalniać, podstawiać się. Bardzo piękna widowiskowa gonitwa. No oczywiście wszystko ze względu na konia, żeby nie było jakichś zwrotów, bo Tamaryszka, jak wiecie, jest u nas koniem, który już no, za dużo nie powinna, a była koniem bardzo rączym. Bardzo dziękuję jeszcze raz. Teraz proszę pamiętać, konie, najważniejsze konie, siodła ściągniemy na drągi, koce przewieźmy, żeby się przewietrzyły, wprowadzamy konie do boksów i wstępnie je zacieramy. Można na kantarze wyprowadzić do opłukania nóg, tak jak mówiłem, przejrzeć kopyta, po biesiadzie, jak konie już troszeczkę przesną, wracamy i porządnie zaszczotkowujemy. Jakieś pytania? Naprawdę bardzo udany bieg. Jeszcze raz wszystkim bardzo dziękuję. Dziękuję. Proszę z koni.